31 sierpnia przypada niezwykle ważna data w historii Gorzowa. To dzień, gdy w 1982 roku odbyła się największa opozycyjna demonstracja na terenie powojennej ziemi lubuskiej. To jest wielki dzień, to jest wielkie wydarzenie. Chcemy 31 sierpnia tego roku w Gorzowie przypomnieć te wydarzenia, które tutaj się działy przy katedrze gozowskiej 31 sierpnia 1982 roku, kiedy w jednej z największych manifestacji w tamtym czasie ponad 5 tysięcy gorzowian wyszło na ulicę, aby zaprotestować przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, czyli zaprotestować przeciwko działaniom władzy komunistycznej, która jeszcze raz spróbowała stanąć na drodze i pragnienia wolności dla Polaków. Należy się tym ludziom wspomnienie, należy się szacunek, należy im oddać hołd. Chcemy, aby podczas tych wydarzeń właśnie tak było. Chcemy tutaj podczas mszy świętej polowej dziękować. Chcemy później podczas uroczystego apelu z ceremoniałem wojskowym też wyrażać im szacunek i chcemy oznaczyć to miejsce, skwer Gorzowski, gdzie te wydarzenia się odbywały, nadać mu nazwę 31 sierpnia 1982 roku. Manifestacja 31 sierpnia 1982 roku była jedną z największych manifestacji, jakie miały miejsce w okresie posierpniowym, w stanie wojennym, do których doszło w rocznicę. Dla regionu, dla mieszkańców jest ona o tyle ważna, że w miejscowości wielkości Gorzowa Wielkopolskiego, czy w analogicznie podobnych miejscowościach w Polsce tak dużych manifestacji nie było. Trzeba pamiętać, że uczestnicy tych wydarzeń ponosili o wiele większe osobiste ryzyko zatrzymania, zidentyfikowania, zwolnienia z pracy, zatrzymania, aresztowania, względnie osadzenia w areszcie lub w więzieniu. Dlatego jesteśmy tym osobom, które walczyły o niezależny byt państwowy, o wolną, suwerenną Polskę 40 lat temu, winni pamięć za to, że chcieli o tą wolną Polskę przyjść i bić się w imię Solidarności i pamięci. Lubuski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Gorzowa oraz Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność organizują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię tamtych lat i uhonorować w sposób szczególny jej uczestników. Zaczynamy 30 sierpnia o godzinie 17 w Akademii Gorzowskiej. Odbędzie się panel dyskusyjny między innymi o wydarzeniach właśnie sierpnia 82 roku. 31 sierpnia o godzinie 10 tutaj przy Gorzowskiej Katedrze, przy Białym Krzyżu Solidarności, będzie uroczysta msza święta pod przewodnictwem naszego biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego. Po mszy będzie rekonstrukcja wydarzeń, później będziemy śpiewać pieśni patriotyczne. Oczywiście w trakcie tych uroczystości będziemy składać wiązanki kwiatów przy Białym Krzyżu, jak również tam przy skwerze sierpnia 82 roku. Natomiast 1 września będzie wielki koncert w Gorzowskim Amfiteatrze, będzie występ zespołu Perfect o godzinie 20. Zakończymy obchody 7 września biegiem, 21 biegiem Solidarności. Będzie to bieg na dystansie około 3900 metrów, bo jest 39 rocznica Solidarności. Rozlosujemy również 39 bardzo atrakcyjnych nagród uczestników. Główną nagrodą tradycyjnie będzie telewizor kolorowy. 7 września serdecznie zapraszam. Tak jak mówię, to będzie ostatnia impreza w ramach uroczystości obchodów sierpniowych. Zapisywać się można w siedzibie Solidarności przy ulicy Borowskiego 31, jak również można poprzez maila solidarność.gorzow@op.pl.